Artur z 10. edycji Rolnik Szuka Żony w ubiegłym roku zaprosił do swojego gospodarstwa 3 młode kobiety. Z żadną jednak nie związał się na stałe, a po kontrowersyjnym finale show TVP praktycznie całkiem zniknął z mediów. Dziewczyny zaś korzystają ze swoich 5 minut sławy. Doceniają zainteresowanie fanów i dbają o kontakty z nimi. Ostatnio Blanka pokazał chłopaka, a Sara, sami zobaczcie, Blanka Świercz z Rolnik Szuka Żony znalazła miłość. Blanka Świercz wzięła udział w 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Wraz z Sarą i Aleksandrą konkurowała o względy przystojnego Artura. Kiedy rolnik wybrał Sarę, Blanka niespecjalnie zmartwiona opuściła gospodarstwo. Gdy Artur rzucił Sarę, jeszcze przed finałem miłosnego show, Blanka wspierała koleżankę. Potem obie przyznały, że choć nie znalazły w programie miłości, to doceniają udział w show, bo trafiły tam na siebie. Dziewczyny połączyła serdeczna przyjaźń. Teraz Blanka ma już chyba wszystko, o czym marzyła. W jej życiu pojawił się ważny mężczyzna. Związek jest na tyle poważny, że zdecydowała się pokazać nowego ukochanego na Instagramie. Początkowo były to jedynie delikatne znaki, teraz opublikowała zdjęcie z ukochanym. Ich szczęście możecie zobaczyć w naszej galerii. Sara Jakupińska nie rozpacza po Arturze. Wygląda zjawiskowo, Sara szybko pozbierała się po zawodzie miłosnym, jaki przeżyła na oczach całej Polski. Mądra dziewczyna wyciągnęła naukę z tego, co jej się przytrafiło i postanowiła żyć dalej. Również nie żałuje udziału w programie. Ma nową przyjaciółkę oraz duże grono wiernych fanów. Wręcz rozkwita przed kamerą czy obiektywem. Chętnie podrzuca obserwującym ciekawe kadry. Ostatnio zaskoczyła ich dwukrotnie. Najpierw mrożącym krew w żyłach skokiem na bungee, potem pokazała się w imprezowej, seksownej stylizacji i wywołała lawinę komentarzy. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam takie eleganckie kreacje na większe wyjścia. Jak jest tylko taka możliwość, cieszę się jak dziecko i mam sukienki, które tylko czekają na ten moment. Jako królowa czerni, mój wybór był oczywisty, napisała w poście, do którego dołączyła krótkie nagranie. W czarnej obcisłej sukni na jedno ramię i mocno rozciętym dołem prezentowała się zjawiskowo. Internauci zachwyceni Sarą, Artur niech patrzy co stracił. Jest ogień, Sara jesteś mega piękna kobietą, tak trzymać, czerni na pani wygląda obłędnie, pięknie Sara, bardzo pięknie, Artur niech patrzy co stracił. Jest ogień, komentowali zachwyceni internauci. Ktoś nawet zasugerował, że Sara powinna zgłosić się do kolejnej edycji Love Island.
chcielibyście zobaczyć ją w kolejnym show w TV? Jej obłędną stylizację możecie sami ocenić w naszej galerii.